4 czerwca. Ostatnio wymyśliliśmy z żoną, żeby tutaj z duszy kopłotu dać bez, znaczy lilaka. Tylko tak, żeby go przycinać cały czas na wysokości płotu. Żeby nie wyrasta tak jak ten tam na końcu, tylko był właśnie na wysokości płotu i wtedy możliwe, że pozbędziemy się tych hibiskusów kiedyś. Także przy okazji odcinania tego bzu wyciąłem trochę gałązek, ograniczyłem ilość liści, wbiłem nie wiem, tak na 20 cm w ziemię, no i zobaczymy, czy coś z tego będzie. Na razie delikatnie podupadają, ale to jest normalne, muszą wytworzyć korzenie, jak się uda, to fajnie, a jak nie, to no to nie i tyle. Dobra, druga część. Tutaj tak, na razie nie koszę w tej części, ponieważ tutaj wisiałem łąkę kwiatową i widzę, że tam coś powyrastało i to jest to, co mi się podobało. Nie mam pojęcia, jak to się nazywa, ale teraz tam dojdziemy. Natomiast tak, figa. W tym roku, w maju przyszedł przymrozek i ją trochę przymroziło. Straciła liście, ale nie wiem, czy to znajdę. No, po pierwsze, puszcza nowe pączki. Po drugie, tutaj, koło ślimaków, puściła nową gałązkę. Także super. Super, przeżyła. Teraz tak, jeżeli chodzi o pana nowca, on rośnie sobie tutaj. Na razie nie widzę jeszcze żadnych gałązek. Natomiast ta gałązka, która też straciła liście przez ten sam przymrozek, nadal jest giętka. Nadal jest żywa. Dlatego mam nadzieję, że się uda i odżyje. I teraz tak, tu są te kwiaty, o których mówiłem. One powinny na dniach zacząć rozkwitać. Jeśli ktoś wie, co to jest, to bardzo bym prosił o informację. No a przy okazji okazuje się, że maliny mi odbiły. Te, które kiedyś, dawno temu tutaj były. Okej, dobra. Zostawiamy to. Idziemy do głównej pracy, którą dzisiaj zrobiłem, to znaczy konstrukcja. Jeśli chodzi o część konstrukcyjną, to jedyne, czego mi brakuje, to tych zastrzałów. Jeden sobie przykręciłem tak, żeby tylko zobaczyć, jak to będzie wyglądało, na jaką wydawać wysokość, żeby nie przeszkadzał przy chodzeniu i w miarę stabilizował. Także na razie ten tylko jeden. Oczywiście on będzie zdemontowany, pomalowany i montowany jeszcze raz, natomiast chciałem po prostu. Chciałem po prostu zobaczyć, jak to będzie wyglądało. I teraz tak, jeśli chodzi o samą konstrukcję, to jest koniec, tak jak powiedziałem. Natomiast tutaj pójdą jeszcze otwory. Przeciągnę linkę stalową i muszę zakupić to takie rolety rzymskie dachowe, no nie jak to nazwać, które będą tutaj zacieniały. Dobra, dalej. Borówki. Po pierwsze, pierwsze owoce. Po drugie, nowe kwiaty. Okej, teraz tak. Ta malina żyje, to jest złota malina, porzeczka czarna żyje, tamta wciąż nic. Tutaj przy okazji kolejne borówki, które kwitną, poziomka, która zakończyła kwitnienie, przynajmniej tylko jednego kwiatka, który jest jedynym kwiatkiem jak na razie. No nie wiem, no mam nadzieję, że to coś jeszcze puści. No zobaczymy. Dobra, idziemy dalej. Teraz tak, moje cukinie. Tu była gdzieś cukinia. To chyba to. Chcę żartę przez ślimaka. Bardzo wyraźnie zeżarta przez ślimaka.
to jest świeże. Kurczę, nawet nie wiem, czy ślimak byłby w stanie tak to użrać. Sałata sobie ładnie rośnie, pomidory też, papryki. Trzymam kciuki, że się przyjmą. No ale teraz tak, kurczę, tak ładnie zaczęło, teraz takie dziadostwo. No, kolejna cukinia, ta jeszcze żyje, tej jeszcze nic nie zaczęło żreć. Tam coś wyżera, ta była najładniejsza. Ta daje radę. Dobra, dalej. Ziemniaczki zaczęły puszczać pędy. Także tu mam jeden, który już wyszedł, drugi wyszedł pomiędzy chwastami, trzeci wyszedł, czwarty, piąty, szósty, siódmy. Okej. Dalej. Tu była kalarepa. Nic z niej nie widzę. Tu był brokuł. Dlatego tutaj nie przerywam, bo mam nadzieję, że część to jest właśnie brokuł i dlatego nie chcę tego ruszać, żeby nie wyrywać przypadkiem tego, co nie chciałbym wyrywać jeszcze. Buraki. Tak se. Rzadkie w kaszeleje. Nie mam już co z nią robić. Nie przejadam. Na szczęście ślimaczki pomagają. Szkoda tylko, że zamiast liśćmi, tak jak tutaj, to się głównie interesują bulwami. No, ale nie wnikam. Teraz tak. Tu mam bób. Ten jest tak naprawdę bardziej w cieniu. Ale z jakiegoś powodu rośnie lepiej niż cała reszta. Cała reszta rośnie ledwo, ledwo. Głównie ze względu na mszyce, które je męczyły, ale spikałem to na mszyce i widzę, że z wszystkich zeszły. Natomiast tylko tamte tak znacząco zaczęły rosnąć. No cóż, zobaczymy. Jeszcze jedna ciekawostka. Nie zbierałem za dokładnie pod koniec sezonu pomidorów. Mam dzikusy. Tam rosną kolejne. Za każdym razem przy podlewaniu staram się je przerywać. Generalnie tutaj akurat staram się panować nad chwastami. Ale grządki, jak widać, słabiutko. Słabiutko, już myślę o tym, że biorąc pod uwagę, że tak, skończyłem konstrukcję tego, prawie że. Tam tylko kilka tych skosików dorobić. W drugiej kolejności muszę sobie naciąć belki na chodniczek i go zacząć układać. Ale to muszę jeszcze zrobić tak, że najpierw naciąć od groma belek, a dopiero później rozbierać ten koziołek. Dobra, no i co? Zajmę się chodniczkiem, jak skończę chodniczek, rozbieram koziołka i wtedy zajmę się takim stołem do przesadzania, do jakichś tam drobnych prac majsterkowych, coś na zasadzie tej podstawy, tylko z platem i bez dolnej belki, żeby dało się podejść do tego bliżej. No mniej więcej taki mam pomysł. To jeszcze będę musiał dopracować. Prawdopodobnie zrobię takie ukształtną z tyłu i z boków podstawę, tylko dół sobie odpuszczę. Chyba tak. No dobra. Na razie tyle. Dzięki. Cześć.